Pani marszałek, Wysoka Izbo, mamy wrzesień, sezon grzewczy puka do drzwi, a rzeczywistość zaczyna brutalnie weryfikować optymistyczne zapowiedzi rządu dotyczące bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Fakty są takie, że sam dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych nie rozwiąże problemu dostępności surowców energetycznych. Nie mówiąc już o tym, że ceny gazu, peletu czy oleju opałowego szybują stale w górę, co w połączeniu z wysoką inflacją powoduje, że ten dodatek jest warty coraz mniej. Czy w związku z tym wprowadzona zostanie zerowa stawka VAT na LPG, olej opałowy i pelet tak, aby czasowo zahamować wzrost cen tych surowców i zapewnić ciągłość ich dostaw po cenach, które byłyby akceptowalne dla polskich gospodarstw domowych? Drugie pytanie mam, co ze spółdzielniami mieszkaniowymi? Jakie proponujecie dla nich wsparcie? Dziękuję.